Aleksander Kwaśniewski musi się gęsto tłumaczyć z oskarżeń, że lobbował na rzecz firmy Akron w sprawie fabryki Azoty. Mniejsza o tłumaczenia prezydenta, które w sumie nie sprawiają najlepszego wrażenia. Pan prezydent ciągle udaje, że nie ma nic dziwnego w tym, że rozmawia z premierem o biznesach prywatnego biznesmena. Ważniejsze jest to, że w otoczeniu Kwaśniewskiego przeciek informacji na ten temat do mediów potraktowano jako możliwość powrotu sprawy Jaruckiej. I to już jest dosyć znamienne. Jeśli lewica obawia się, że Platforma wykorzystuje wiedzę służb specjalnych do dyskredytowania swoich przeciwników, to znaczy, że nie ma żartów. Czy tak jest naprawdę? Każdy, kto stawiałby tezę, że pomiędzy Platformą a służbami specjalnymi i wiadomościami, które nas zdobywa, jest istny chiński mur, chyba byłby dosyć osobą naiwną. Na pewno nie można w żaden sposób tego stwierdzić, ale sam fakt, że lewica tak poważnie traktuje takie podejrzenie, bardzo wiele mówi o tym, jakie są obyczaje polityczne w Polsce anno Domini 2013.